Cześć wszystkim, tu Kruszakus. Dzisiaj nagrywamy sobie komentarzyk live. Od dawna już nie robiłem komentarza live. Na pewno się stęskniliście za moim wczesnym wkurwianiem się podczas komentarzy live. W takim razie dzisiaj dam komuś powody do wkurwiania się, ponieważ używam broni, która nazywa się Chłodnik Kolina. Akurat w przypadku Royalsów to jest Chłodnik Kolina, czy jakoś tak. W przypadku Nationalsów jest to chyba Śnieżynka Bruna, coś w tym stylu. Nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa. Oj, dostałem kegiem. Czy jakoś tak się to właśnie nazywa, nie pamiętam dokładnie, nie sprawdzałem tego w sklepie. Od dłuższego czasu już myślałem, czy nie zrobić właśnie filmu z tą noobską bronią, która jest troszeczkę pojebana i wkurwiająca. Ale myślałem, że w ogóle jej nie mam. Myślałem, że... jakie RPG. Black Leader Style, ale mi zapierdolili killa. O, jakiś mandos, czekajcie. Jest, kurwa, zajebiście. Ale nie wiem, czy to był mandos, czy nie, nieważne. No dobra, słuchajcie, od dłuższego czasu myślałem, żeby właśnie nagrać filmik tą bronią, tylko myślałem, że w ogóle jej nie mam. A potem przypomniało mi się, że na moim alternatywnym koncie z Black Leaderem właśnie tę pukawkę mam. O, czekajcie, ściśniemy go. Jest to karabin maszynowy. Sklasyfikowane jest to jako karabin maszynowy. Ma on aż 160 pocisków. Bardzo, bardzo krótki zasięg, ponieważ... Oj, dostałem, kuwa, z bazuki. Kuwa, jakiś Black Leader jebany się znalazł. Czekajcie. Dam radę. No, zjechać. Nie. Kurwa mać! Ja pierdolę, kurwa. Kurwa, tak blisko, kurwa, pedał pierdolony. Jeszcze jakiś, kuwa, mandos mu pomógł. Kurwa. Dobra, nieważne, nie? Jest to sklasyfikowane jako karabin maszynowy. Operuje z friendly fire'em, ma aż 160 pocisków. Ma bardzo, ale to bardzo, bardzo dużą szybkość, jeżeli chodzi o wystrzał. Ojej. O, czekajcie, będzie voli shot? A, nie będzie, niestety. No, ale zabiliśmy go. Ej, kurde, znowu podbiliśmy go, z bazuki. O, ładnie, ta. Czyli jest to taka bardzo szybko strzelna spluwka. Niestety ma bardzo ograniczony zasięg. Jest to, no daj, gin. O, pięknie, kurde, ale prawie zginąłem. Żebym tylko przeżył. Niestety ma ona bardzo ograniczony zasięg, jakieś 8 metrów, coś koło tego. Co jest dużą wadą, ponieważ w zasadzie działacie na tej samej zasadzie co Knifer, tylko że nie macie niewidzialności. Jesteście takim jakby nożownikiem. Zachowujecie się zupełnie jak nożownik w przypadku komandosa. Niestety, no widzieliście, nie? Tu jakiegoś komandosa z nożykiem pocisnęliśmy. Zachowujecie się w zasadzie jak komandos, tylko niestety nie będziecie mieli tego elementu zaskoczenia, który daje wam niewidzialność. Na dodatek jest jeszcze jedna duża wada. Mianowicie ta broń może zostać całkowicie skontrowana przez pożeranie granatów. Jeżeli na przykład macie gunnera z 50 HP i odpali sobie IEG chociażby na drugim czy trzecim poziomie, to po 3 sekundach będzie miał full HP. Ładnie zajebaliśmy go. I niestety będzie to wasza wina, także jest to broń z bardzo ograniczonym zastosowaniem, jeżeli chodzi o zasięg i właśnie to, że jest kontrowana tak łatwo przez IEG. Nie mówiąc już o tym, że używając tej broni na przykład na soldku, musicie się do niego bardzo zbliżyć, jeżeli was zblastuje, no to macie przejeba. Woli shot. Jeżeli on was zblastuje, no to macie po prostu przepierdolone, rozgniecie was gdzieś na ścianę, ale jeżeli uda wam się złapać jakiegoś gunnera bez IEG, a mi się wydaje, że ten gunner, który jest tam w Royalach, nie ma IEG, no to koleś ma przejebane, bo ta zamrażająca Jakie haki, kurde, dobra, uciekł. Ta zamrażająca pukawka ma to do siebie, że całkowicie spowalnia przeciwnika. Znowu jakiś, kurwa, mandos. No i zajebany. Całkowicie spowalniacie przeciwnika, to jest, kurde, lepsze niż kek. No po prostu całkowicie anulujecie jakikolwiek eliksir, jakiegokolwiek legita. Także po prostu przeciwnik jest całkowicie udupiony. Na dodatek ta broń ma niesamowicie wysoki damage i strzela bardzo szybko, także no, przeciwnik pada dosłownie w parę sekund. No ale no, wiąże się to z tym, że macie niestety dużą wadę w postaci krótkiego zasięgu oraz tego, że ogarnięci gunnerzy z IEG po prostu kompletnie was ścisną, a każda osoba, która będzie w stanie utrzymać walkę na średnim dystansie, no po prostu was też was zapierdzieli. Niestety broń jest bardzo, bardzo droga. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba kupowałem ją za jakieś, nie wiem, 6000 funtów czy coś w tym stylu. No i szczerze powiedziawszy, nie. Zdechnie. Czekajcie, kolejna AFK, kurde. No, przepraszam, że w ogóle taka rundka trochę chujowa, wiecie, niezbalansowana, no, ale no nie mam czasu na to, żeby nagrywać niczego lepszego. Ostatnio strasznie mi BFH laguje, strasznie dużo cheaterów, mi to troszeczkę to wkurwia i po prostu nie mam aż takiej motywacji, żeby szukać jakichś super gier i tak dalej.
Także, kurczę, czekajcie, zgubiłem wątek. O czym ja to mówiłem? Odnośnie ceny tej broni. No słuchajcie, kosztuje ona bardzo dużo. No, no kurwa mać! Kurwa, jebany pedał. Ja nie wiem, z czego mnie zabił. Kurwa, szmata pierdolona. Dobra, nieważne, nie? Jeżeli chodzi o jej cenę, no to jest strasznie droga w porównaniu do tego, że jest, że ma bardzo ograniczone zastosowanie. Jest to takie bardziej, to jest taka bardziej ciekawostka, jakiś taki, no takie urozmaicenie. Nie wydaje mi się, że byłoby to warte tego, żeby przez cały czas tym grać. Tym bardziej, że jest wiele serwerów, których na przykład, o, jaki ładny RPG, takie ładne RPG. Jest wiele serwerów, które na przykład, wiecie, zabrania używania tej broni. Jest to ogólnie uznane za noobskie. Bardzo możliwe, że nawet dostanie się za to kika. Biorąc pod uwagę, że możecie dostać za to kika. Biorąc pod uwagę to, że nikt nie będzie szanował waszego wyboru broni. I to, że ma ona dosyć ograniczone zastosowanie. No to ja po prostu, nie byłbym proponentem, że tak powiem, używania tej broni. Lepiej jest wydać jakieś 800 funtów na Szwajcara, mieć broń, do której się nikt nie przypierdoli, której możecie użyć w każdym serwerze. Uuu, czekajcie, ściśniemy tego skurwysyna. No i zajebany. Będziecie mieć broń, która jest w ogóle bardziej taka właśnie, na której bardziej można polegać, do której nikt się nie przypierdoli, której będziecie mogli używać potem na jakichś Clan Warach, jeżeli będzie was to interesowało. Możecie sobie właśnie ten, z Tesiaczkiem zagrać w Clan Warze. Słyszałem, że był super koksu z niego. Dokładnie. Także wiecie, ja uważam, że nie jest to zbyt dobry wybór, jeżeli chodzi o karabin na krótki zasięg. Lepiej jest mieć cheezera. Oczywiście możecie mieć i cheezera, i właśnie tego Colina, i w zależności od sytuacji po prostu zmieniać tę broń. No ale ja osobiście jestem większym fanem właśnie używania karabinu na krótki zasięg i albo shotguna na długi zasięg i karabinu na długi zasięg. Karabinu na krótki zasięg, a ten kurwa co robi? O je, woli shot. Jestem fanem używania karabinu na krótki zasięg i karabinu na długi zasięg, bądź też zamiast karabinu na długi zasięg bierzecie shotguna na długi zasięg, bądź też szturmówkę i po prostu w taki oto sposób można fajnie napierdzielać. I nikt się do was nie dopierdoli, prawda? Bo są to, tak jakby powiedzieć, klasyczne bronie, nikt się o nie nie pluje, każdy uważa, że jest to całkowicie normalne, no a wiadomo, z tymi różnymi wynalazkami w BFH jest tak, że niektórzy je jakoś akceptują, a inni po prostu patrzą na to w kategorii po prostu kolejne pedalskie gówno wypuszczone przez EA. Jeżeli tego używasz, jesteś po prostu pierdolonym noobem i nikt się kurwa lubić nie będzie. Także ja nie polecam tej broni. Jeżeli macie dużo funców, albo znajdziecie to w jakiejś ofercie dnia, albo wygracie to w pazurze, nie wiem czy to można wygrać w pazurze, to kurwa polecam. Polecam pobawić się od czasu do czasu. Takie dosyć śmieszne, też pojebane. O, czekajcie, zajebiemy tego kolesia. Zajebiemy. Zajebaliśmy. Dobra. Rundka się już kończy, to jest ostatnia rundka w rotacji, także nie będzie tabeli wyników. Trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo. Yo! Okej, elo ziomuś, elo, czy masz, elo, yo!